To, co widzicie na ekranie, to jest ostatni screen filmu, na którym rozwiązywałem zadanie 532. Otóż mamy kondensator próżniowy. Jego pojemność jest C0, stała dielektryczna dla próżni oczywiście jest równa 1. Pojemność takiego kondensatora przedstawia ten wzór. Następnie włożono dwa różne dielektryki do wnętrza tego kondensatora, tak jak przedstawia to rysunek drugi. Stałe dielektryczne są Y1 i Y2. Ja rozsunąłem te dielektryki, informując, że są to dwa kondensatory połączone szeregowo o pojemnościach takich, jak tutaj mamy na ekranie i znalazłem wartość pojemności układu tych dwóch kondensatorów połączonych szeregowo. Pozwoliłem sobie umieścić tutaj w pomniejszeniu rysunek zadania 532, do którego to rysunku będę się odnosił. Napisał do mnie Kacper Rodziewicz. Dlaczego w sumie tak jest? Dlaczego możemy traktować ten kondensator, ten próżniowy, który został wypełniony dwoma dielektrykami, jako połączenie szeregowe dwóch wypełnionych kolejno dielektrykami o przenikliwości elektrycznej Y1 i Y2. Pytanie zasadnicze. Wydawało mi się, że sprawa jest oczywista, ale przypuszczam, że wielu z Was również ma takie zapytanie jak Kacper. W związku z tym spróbujmy to sobie wyjaśnić. Otóż kondensator, w tym przypadku kondensator płaski, to dwie okładki wykonane z przewodnika w pewnej odległości od siebie. I na tych okładkach gromadzi się ładunek odpowiednio dodatni i ujemny o tej samej wartości bezwzględnej. Jeśli na górnej, na dolnej okładce pojawi się ładunek ujemny, to przez indukcję elektrostatyczną na górnej okładce taki sam pojawia się co do wartości bezwzględnej ładunek dodatni. Przewodniki elektryczności, którymi są te dwie okładki, charakteryzują się tym, że w atomach ich elektrony walencyjne są słabo wiązane z macierzystym atomem. Wystarczy niewielka ilość energii, temperatura pokojowa i te elektrony opuszczają swoje macierzyste atomy i buszują pomiędzy jonami, które pozostały po oddaniu elektronów. Fizycy poezją się zachwycają i mówią, że wtedy pojawia się morze albo ocean elektronów swobodnych. Jony dodatnie, które pozostały, nie zmieniają swojego położenia. One w siatce krystalicznej istnieją w tych samych miejscach, ale elektrony przemieszczają się. I teraz wstawiono dwa dielektryki, nawet gdyby to był jeden. Otóż dielektryk na nasze potrzeby możemy powiedzieć, że jest to izolator. Duży skrót, ale wystarczy do naszych rozważań. Otóż w przypadku dielektryka atomy zachowują się inaczej niż w przypadku przewodnika. Wszystkie elektrony, włącznie z walencyjnymi, są związane silnie ze swoim jądrem. Nie ma swobodnych elektronów. Ale jeśli dielektryk znajdzie się pomiędzy okładkami kondensatora, między okładkami naładowanymi dodatnio i ujemnie, to przecież znajdzie się w polu elektrycznym. I to pole elektryczne działa na chmurę elektronową i na jądro. Chmura elektronowa ujemna, jądro dodatnie. Atom dielektryka ulega zniekształceniu. Fizycy mówią pięknie, że ulega polaryzacji. To znaczy, ładunki atomu dielektryka ulegają przesunięciu. Ładunki ujemne w kierunku okładki naelektryzowanej dodatnio, a ładunek jądra w kierunku okładki naelektryzowanej ujemnie.
jeśli tak rozpatrzymy, te atomy dielektryka, które w tym momencie, kiedy uległy polaryzacji, nazywamy dipolami, to zauważ ciekawą historię. Tu w całej objętości wewnątrz dielektryka mamy na przemian ładunki dodatnie ujemne, które wzajemnie się neutralizują. Pozostaje do uwzględnienia ładunek na okładce, na ściance tej bliskiej okładki kondensatora dodatniej i tej drugiej. Sytuacja więc wygląda tak, że ładunki elektryczne na okładkach kondensatora, które nazywamy ładunkami swobodnymi, bo one mogą swobodnie przemieszczać się, jak to się dzieje w przewodniku. One powodują powstanie w dielektryku ładunków związanych z nimi o tej samej wartości bezwzględnej, ale o przeciwnym znaku. Sytuacja wygląda tak, jak na tym rysunku. Tu we wnętrzu dielektryka jednego i drugiego całkowity ładunek jest równy zero, ale pozostaje ładunek związany na górnej powierzchni dielektryka pierwszego i na dolnej drugiego. Zwróćcie uwagę, że te ładunki związane są przeciwnego znaku niż ładunki swobodne, ale mają tę samą wartość bezwzględną. No to zlikwidujmy tutaj te nasze rozważania, które miały pomóc zrozumieć, co się dzieje we wnętrzu dielektryka. Mamy więc taką sytuację, ale teraz wyobraźmy sobie, że tu do styku dwóch dielektryków wprowadziliśmy dwie folie aluminiowe. Grubość ich jest mniejsza niż 1/10 mm. To są te dwie tutaj narysowane, te dwa prostokątne. Aluminium to przewodnik elektryczności, a zatem w nim są swobodne elektrony. I co się dzieje? Od razu do ładunku związanego dodatniego przychodzą elektrony. No jeśli przychodzą elektrony, to na dolnej folii pojawia się ładunek przeciwnego znaku. I sytuację mamy taką. Zwróć uwagę na to, że pod względem elektrycznym nic się nie zmieniło na okładkach kondensatora, nic się nie zmieniło w dielektrykach. Pojawiły się tylko ładunki na tych dwóch foliach, ale one wynikają tylko z przemieszczenia się elektronów, które tam się znajdowały. No to odsunę od siebie te dwa układy. Przecież pod względem elektrycznym nic się nie zmieniło, bo nie pojawiły się żadne siły elektryczne, które by spowodowały zmianę ładunku na układkach nad dielektryką. Zatem w tym momencie mamy już do czynienia z dwoma kondensatorami płaskimi, na których okładkach znajdują się ładunki, zauważ, identyczne, jeśli chodzi o wartość ich bezwzględną. No to jeśli odległość na początku między okładkami kondensatora była d, to teraz te kondensatory mają odległość między okładkami d dzielone przez 2. No to pojemności takich kondensatorów wyglądają w ten sposób. A pojemność zastępcza takiego układu? Odwrotność pojemności zastępczej jest równa sumie odwrotności pojemności składowych. Jak to podstawimy, znajdujemy taką wartość. Myślę, że udzieliłem odpowiedzi Kacprowi.